problem z zatytułowaniem tego mojego kazania i zatytułowałem go na dwa sposoby. Pierwsze to dziwny Bóg, a drugie to powołanie i wyposażenie. Powołanie i wyposażenie, ale albo też wyposażenie, by wypełnić Boże powołanie. Tak jakoś się składa, że będę chciał przeczytać przynajmniej trzy fragmenty Słowa Bożego, podkreślające to, w jaki niesamowity sposób Bóg powołuje ludzi do swojej winnicy, jak to jest napisane w Ewangelii Mateusza. I właśnie z Ewangelii Mateusza przeczytajmy z 20 rozdziału pierwszy fragment, znany nam bardzo dobrze fragment, myślę, że wielokrotnie także czytany już tutaj w czasie różnych kazań, ale przypomnijmy sobie, co Pan Jezus mówi w podobieństwie o robotnikach w winnicy. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział od 1 wersetu i przeczytamy do 15 albo i 16. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to. Nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego. Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. To jest jeden z fragmentów, z wielu fragmentów, który przedstawia nam to, że zostaliśmy powołani przez Boga do pewnych zadań, do pewnych określonych zadań, do pracy w winnicy pańskiej. A więc nie tylko jesteśmy powołani do społeczności z Bogiem, chociaż to jest pierwsza bardzo ważna, najważniejsza sprawa, że kiedy Bóg nas zbawia, kiedy daje nam nowe życie, kiedy wyznajemy swoje grzechy, przyjmujemy Jezusa Chrystusa, to pierwsze Bóg nas chce mieć dla siebie. Amen? Dla siebie, bo tak jest napisane. Pan Jezus powołał swoich uczniów, aby z Nim byli. A więc Pan Jezus powołuje nas dla siebie, do społeczności z sobą. I to jest, wierzę, czymś szczególnym, jak jest napisane w Biblii, że całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik się nawraca, a więc na czele w tym niebie na pewno raduje się też Pan Jezus z tego, że jeden grzesznik się nawraca. A więc Pan Jezus raduje się, cieszy z tego, kiedy człowiek deklaruje tą swoją wolą, że chce należeć do Niego, że chce nawiązać więź z Nim. A więc jesteśmy z Nim, On nas powołuje dla siebie. Więc kiedy ktoś zostaje zbawiony, zostaje powołany do Królestwa Bożego, przyjmuje Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, ale też od razu staje się współpracownikiem tej winnicy pańskiej. Tu czytaliśmy o ludziach, którzy zostali powołani rano, potem w południe i potem na koniec dnia, a więc jedni w młodym wieku, inni trochę później, jeszcze inni przy końcu swojego życia. Nie mówimy dzisiaj o tej zapłacie, ale gdybyśmy chcieli porozmawiać o zapłacie, to trzeba stwierdzić, że rzeczywiście Pan Bóg jest Bogiem dziwnym. Dlaczego dziwnym? Bo On umówił się z tym, który pracował cały dzień na denara, a dał denara też temu, który pracował tylko godzinę.
Bóg jest Bogiem dziwnym. On ma prawo robić ze swoimi darami to, co uważa za stosowne. I on jest Bogiem hojnym. Można taki wniosek z tego wyciągnąć. On jest Bogiem obfitości. On nie jest skąpym jakimś Bogiem, ale jeśli ktoś przykłada rękę do pługa, jeśli ktoś mówi: tak, Panie, ja chcę być Twoim współpracownikiem, ja chcę Tobie służyć, to Bóg od razu ma przygotowaną dla niego zapłatę. Zapłatę taką samą dla tego, kto pracował niewiele, ale był zaangażowany, ale włączył się w to dzieło Boże, jak i dla tego, który pracował być może wiele, wiele, kilkadziesiąt lat. Zapłata jest przygotowana dla każdego. A więc jesteśmy Bożymi współpracownikami i oby nigdy nie musiał Pan Jezus do nas przemówić tymi słowami tutaj, jak przemówił do tych, którzy stali. Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? To jest taki obraz, jak my w Polsce spotykamy. Stoi czwórka mężczyzn gdzieś tam na rogu ulic i stoją i rozmyślają, jakby tu wypić piwko, jakby tutaj coś zdobyć, jakiś grosz, żeby się dobrze zabawić. Bo oni, jeśli myślą o zabawie, to tylko, żeby coś łyknąć, żeby... Tak bezczynnie tutaj ludzie też stali. Ja nie wiem, to być może nie byli tacy ludzie jak w Polsce dzisiaj, ci bezrobotni, bezdomni albo z takich rodzin trudnych, gdzie alkohol się jest spustoszenie, ale stali bezczynnie. Pan Jezus mówi, dlaczego tutaj bezczynnie stoicie? Ale bracia i siostry, smutne byłoby to, gdyby to Pan Jezus mówił do kogoś, kto został wybrany, powołany do społeczności z Bogiem, powołany do tego, by pracować w winnicy pańskiej, a on stoi bezczynnie i nic nie jest zaangażowany. Dlaczego tutaj bezczynnie stoisz? A więc szukajmy możliwości służby, możliwości usługiwania w taki czy w inny sposób. Bo tak naprawdę w Kościele Jezusa Chrystusa nie powinno być bezczynności, bierności, pasywności, takiego braku zaangażowania. W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma bezrobotnych, nie ma bezrobocia. W Polsce bodajże jest chyba gdzieś 11% bezrobocia, czy prawie 12% w tym czasie. Parę dni temu gdzieś mi to dotarło do uszu. Ale niektórzy mówią, że zbory, chrześcijańskie zbory, w niektórych zborach chrześcijańskich jest 70% bezrobotnych, tylko 30% pracuje, a niektórzy jeszcze gorsze cyfry wypowiadają, a więc tylko garstka ludzi pracuje, służy Bogu. Ja myślę, że nie jest tak w naszej społeczności, że jesteśmy zaangażowani w budowanie Królestwa Bożego, w budowanie Kościoła Pana Jezusa. Jesteśmy zaangażowani w to, aby pracować w winnicy pańskiej. Zaangażowani możemy być w modlitwie, zaangażowani możemy być w głoszeniu Słowa Bożego, zaangażowani możemy być właśnie w takich pracach, o których przed chwilą tutaj mówiliśmy. Zaangażowani też możemy być w inne służby, specjalne służby, do których Bóg powołuje niektóre osoby. Chodzi o to, generalnie z tego fragmentu wynika to, że Pan Jezus chce, by każda osoba, każdy, kto należy do Chrystusa, był zaangażowany. I Słowo Boże nam mówi, że każdy ma zadanie do wykonania. W 1 Piotra w 2 rozdziale 5 i 9 werset czytamy takie dwa jakby cele, do których Bóg nas powołał. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc pierwsze zadanie czy cel, dla którego żyjemy, składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Duchowe ofiary. Te duchowe ofiary, to możemy powiedzieć, że to i nasze uwielbienie, ale chyba chodzi o całe nasze życie, które ma być życiem dla Bożej chwały. Amen. Żyjemy dla chwały Bożej, nawet nie dla siebie, prawda? Nawet nie dla naszych najbliższych. Żyjemy dla Bożej chwały. Żyjemy po to, aby uczcić, aby uwielbić Jezusa Chrystusa. I dlatego też czasem mówimy o naszym moralnym czy czystym, świętym Bożym postępowaniu dla Boga. A więc duchowe ofiary przyjemne Bogu. A 9 werset nam mówi, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc drugi cel, dla którego żyjemy, rozgłaszać cnoty Jezusa Chrystusa. A więc mówić, Jezus jest dobry.
Wszędzie, wszystkim, gdziekolwiek, na działce, siostra Teresa powiedziała, amen, od razu mi się działka przypomniała. Na działce, Jezus jest dobry, sąsiadowi z lewej i z prawej i z tyłu i z przodu. Jezus jest dobry, On jest moim Panem. To jest rozgłaszanie cnót tego, który nas powołał. Mówić o Jezusie Chrystusie. A przecież nie będziemy mówić o Jezusie Chrystusie, że On nie wysłuchał mojej modlitwy, że On nie zrobił nic dla mnie, ja się modliłem, a On nie wysłuchał. Co by to było za świadectwo, powiedzcie. On wysłuchał, On mnie zbawił, On dał mi nowe życie, On mnie uzdrowił, On każdego dnia okazuje swoją łaskę, więc mamy rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał. To są dwa zadania. Jeszcze inne zadanie, czy inny cel, dla którego żyjemy. Kiedyś do Pana Jezusa przyszli ludzie i mówią tak, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Wiara, troska o wiarę, bracia i siostry. Troska o to, by wierzyć całym sercem, całym swoim życiem w Jezusa Chrystusa. Wierzyć w tego, którego Bóg posłał. A więc, bracia i siostry, myśląc o tym powołaniu do tej winnicy pańskiej, możemy zadać sobie pytanie, czy przykładam tą rękę do pługa? Czy przykładam? Czy jestem zaangażowany? Bo jeśli nie, to kiedyś staniemy przed Bogiem i Pan zada pytanie, dlaczego bezczynnie stałeś? Dlaczego? Przecież dałem Ci dary, możliwości, zdolności, talenty. Należało je wykorzystać. Więc bądźmy otwarci na to, co Bóg ma dla nas cały czas. Chociaż być może ktoś powie, ja znam swoje zadania, ja znam swoje powołanie. Ale ja myślę, że Bóg to nasze powołanie rozszerza i coraz więcej możemy widzieć z tego, do czego Bóg nas powołał. Bo gdybyśmy się zatrzymali, gdybym ja się na przykład zatrzymał na tym, co było na początku, to pewnie bym się minął z tym Bożym powołaniem. Jest prawdą to, co mówi Słowo Boże, że Bóg nam to powołanie rozszerza, rozwija i my powinniśmy ciągle wypatrywać tego, co Bóg ma dla nas. Ale też Bóg, drodzy bracia i siostry, nas nie tylko powołuje, ale nas wyposaża do wypełnienia tego określonego powołania, określonego zadania, które przed nami stawia. Wyposaża, daje swoją moc, daje autorytet, daje talenty, daje wszystko, co potrzebne jest nam do tego, abyśmy wypełnili powołanie. Amen? Wierzycie temu, bracia i siostry? Bóg nas wyposaża do tego zadania. Piotr na przykład zajęty był płukaniem swoich sieci, kiedy Pan Jezus go powołał do siebie. Ale czytamy, że to powołanie właśnie sprawiło, że Piotr podjął jednoznaczną decyzję pójścia za Jezusem, a potem czytamy, kiedy przyjął Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt, zaczął działać aktywnie, zresztą wcześniej Piotr i inni uczniowie zgodnie z tym Bożym powołaniem, czy z Bożym zadaniem, które przed nimi stało, kiedy Pan Jezus ich wysłał najpierw po dwóch, czy najpierw tych 12, potem 70, czy 72? Wszystko jedno, czy 70, czy 72, oni poszli. Jednoznacznie opowiedzieli się, że będą wypełniać to, do czego Bóg ich powołał. I Pan Jezus powołał Szymona. Szymon to człowiek chwiejny. Powołał Szymona i on często był chwiejny, kiedy przedtem jeszcze, zanim przyjął Ducha Świętego, był chwiejny. Wielokrotnie obiecywał, nie wypełniał i był chwiejny. Ale Bóg uczynił go mocnym. Bóg przemienił jego imię i uczynił go mocny. I tak wspomniałem, chociaż Piotr wielokrotnie był chwiejny, to jednak wypełniał Boże powołanie, Boże zadanie. I najważniejszą chwilą w życiu Piotra było właśnie przyjęcie mocy Ducha Świętego i tego też, bracia i siostry, najbardziej w życiu potrzebujemy. Amen. Napełniania Duchem Świętym, ciągłego, nieustannego dbania o pełnię Ducha Świętego. I kiedy jesteśmy poddani Duchowi Świętemu, to co się dzieje w naszym życiu? Bóg nas zmienia, tak? Prawda?
Nas zmienia. Na pierwszym miejscu nas zmienia. Kiedy przeżywamy taką bliskość, bliską więź z Bogiem, to często Duch Święty do nas mówi i mówi też coś, co dotyczy naszych zmian, naszej przemiany, naszego serca, może postawy, może motywacji, może też jakiejś relacji z kimś innym. To powinno się zmieniać w naszym życiu. I taka gotowość do zmiany jest warunkiem do tego, aby wzrastać i aby Bóg użył nas w mocy swojej, by nas użył do tego wypełnienia Bożego powołania. I kochani, Słowo Boże nam w wielu, wielu dziesiątkach, a może setkach miejsc mówi, że Bóg powołuje zwykłych ludzi do niezwykłych rzeczy. Amen? Zwykłych ludzi. Piotr był zwykły człowiek. Mojżesz, był na dworze Faraona wykształcony, więc on takim nie był takim z ostatniego rzędu. On był kimś lepszym, ale większość ludzi, których Pan Jezus powołuje, o których czytamy w Słowie Bożym, to byli zwykli ludzie, które Bóg uczynił swoimi naczyniami do służby, których wyposażył, wypełnił swoimi możliwościami, czy wyposażył w to, czego potrzebowali, aby wypełnili Boże zadanie. Dawida Pan Bóg powołał do powstania wielu, wielu pieśni. I tak naprawdę Bóg nie potrzebuje jakichś wielkich ludzi, ale Bóg potrzebuje zwykłych ludzi, którzy będą Mu poddani, którzy będą gotowi powiedzieć: tak, Panie, przemieniaj mnie, kształtuj mnie, napełniaj mnie, bo ja chcę przyczynić się do tego, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu, ja chcę rozgłaszać cnoty tego, który mnie powołał, ja chcę być wierny, wierny Tobie do końca. I chcę wspomnieć tutaj o dwóch osobach, o których czytamy w Księdze Sędziów. W Księdze Sędziów jednym z nich kto? Na pewno dobrze wiecie, o kogo chodzi. Bardzo znana postać z Księgi Sędziów to Gedeon oczywiście. Gedeon, powołany przez Boga. Bóg powołuje Gedeona. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu. Szósty rozdział jest dość długi, ale spójrzmy na to, co mówi werset 13 i 14. Wcześniej czytamy o tym, że Gedeon gdzieś tam sobie siedział, wyklepywał pszenicę, był tam w jakimś takim miejscu zamkniętym i taki z tego ostatniego rzędu, z tego ostatniego szeregu. Ktoś, kto myślał prawdopodobnie o sobie: ja to się do niczego nie nadaje, tylko do tej pracy tam w tej piwnicy, w tej tłoczni winnej. I czytamy w 12 może wersecie, od 12 przeczytajmy. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiedzieli nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Bracie i siostry, Gedeon to jest człowiek słaby. On nie widzi, nie postrzega samego siebie jako kogoś wielkiego. Człowiek, który mówi tak: no ja tutaj niewiele. On zawsze jest ukryty za innymi. Taki człowieczek, taki ludek mały. Inni są gotowi, inni są widoczni, a on tam sobie gdzieś siedzi. Ale przychodzi anioł pański, przychodzi do niego Bóg i mówi do niego o tym, o powołaniu do wielkiego zadania, do tego, aby pokonał Midjańczyków. To jest wielki wróg, to jest wielki naród, który niszczył Izraela. Okradali ich, niszczyli i gnębili straszliwie. I teraz przychodzi Bóg do tego zwykłego człowieka, do tego człowieka gdzieś tam z ostatniego rzędu, z ostatniego szeregu i mówi: ty, Gedeonie, wyzwolisz naród, mój lud z ręki Midjańczyków, z niewoli Midjańczyków. I Bóg tutaj mówi do niego takie słowa: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Bracia i siostry, kiedy myślimy o powołaniu do jakiegoś określonego zadania, to często towarzyszy nam taka wątpliwość, takie pytanie: a czy ja sobie poradzę? Czy ja sobie poradzę? Ja myślę, że to jest słuszne, że to jest, nie jest to jakieś głupie pytanie, czy ja sobie poradzę. Ale chwała Bogu za to, że Słowo Boże nas zapewnia
Przecież to ja Cię wysyłam. Jeśli to Bóg nas powołuje do jakiegoś zadania, to możemy być pewni, że to Bóg stanie za nami, że to Bóg wygra tą wojnę, że to Bóg, skoro Bóg nas powołuje, to nigdy nas nie zawiedzie. Jeśli Bóg wysyła, to możesz to zrobić, będąc z Bogiem, sam z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nigdy żadnej walki nie przegrał. Gedeon się obawiał, bo widział samego siebie, ale Bóg nigdy żadnej walki nie przegrał. Wystarczy, Bóg mówi do Gedeona, wystarczy, abyś był ze mną. Bracia i siostry, kiedy myślimy o naszej służbie, to wystarczy, abyś był z Bogiem, prawda? Wystarczy, aby żyć w społeczności z Bogiem. Wystarczy mieć społeczność z Nim. Wystarczy mieć świadomość i wiarę, że Bóg jest ze mną, że Bóg mnie pobłogosławi, że skoro mnie Bóg wybrał, to dał mi też wyposażenie, dał mi wszystko, co potrzebne do tego, by wypełnić to zadanie. Słowo Boże nawet nam mówi, że Bóg może wyzwolić przez wielu albo też przez niewielu. W wersecie 15 czytamy, że Gedeon jeszcze raz, on się tutaj chyba z 7 razy wymawiał. Wymawiał się i próbował jakoś tam tego uniknąć. Albo też, ja nie wiem, czy to jest tak, jak niektórzy tego Gedeona tak trochę pognębili, potępili. Ja myślę, że on był też z drugiej strony szczerym człowiekiem i dlatego pytania zadawał po to, żeby mieć rzeczywiście taką pewność, że to go Bóg powołał. Być może jemu chodziło o to, aby się nie pomylić, aby nie zrobić czegoś zbyt pochopnie. I w 15 wersecie czytamy, on zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Ja wczoraj się zacząłem zastanawiać nad tym, co też może znaczyć ten zwrot jak jednego męża. Czy Gedeon miał sobie jakoś uświadomić, że skoro ja jestem z tobą, Gedeonie, to ty miej na uwadze, miej na myśli to, jakbyś miał jedną osobę do pokonania, jednego męża. Może, nie wiem, czy ja tutaj dobrze myślę, w każdym razie to tak sobie próbowałem pofantazjować, pomyśleć. Ale to, co jest piękne, bracia i siostry, to z czego płynie lekcja także dla nas. Pan rzekł do niego, ponieważ ja jestem z tobą. A więc, kochani, w naszym powołaniu, wypełnieniu naszego zadania, naszego powołania, najważniejsze jest to, czy Pan jest ze mną, ponieważ ja jestem z tobą. A jeśli wiem, że jestem powołany do czegoś, to też mam wiarę, że Bóg mnie, że Bóg mnie będzie błogosławił. I Gedeon zadaje te pytania, ale odpowiedź Boga jest bardzo budująca i bardzo interesująca. Też dla każdego z nas, dla każdego nowotestamentowego wierzącego. Ponieważ ja będę z tobą, odniesiesz zwycięstwo. Ponieważ ja ci to obiecałem, czego się boisz? Jaki problem masz? Pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Łatwo, tak, jakie wspaniałe zapewnienie. Łatwo zwyciężysz wrogów, jeśli to Bóg nas powołał, bo czasem możemy się szarpnąć na coś, do czego Bóg nas nie powołał i wtedy oczywiście, że porażkę ponosimy. A więc jeśli będę w miejscu, do którego zostałem przez Boga powołany, to On się zatroszczy o zwycięstwo, bo On żadnej walki nie przegrał, prawda? Nigdy Bóg żadnej walki nie przegrał. I druga sprawa, o której wspomniałem wcześniej, jeśli chcemy zwyciężać, to ważne jest to, byśmy pozwolili Bogu na zmianę swojego życia, zmianę swojego myślenia też o sobie, bo Gedeon wyklepywał pszenicę i teraz musiał z tego zrezygnować, musiał podjąć decyzję, ponieważ Bóg miał dla niego inne zadanie. Więc on musiał spojrzeć na siebie trochę inaczej, innymi oczami, tymi Bożymi oczami. Anioł powiedział do Gedeona, mężu waleczny. A on tak stanął prawdopodobnie i mówił, ludzie, co to się dzieje, ja? No wszyscy inni, tylko nie ja. Anioł mówi do niego, mężu waleczny. I gdy on był tym zaskoczony, bo zaskoczony był dlatego, że czuł się zupełnie inaczej, patrzył na siebie, na swoje możliwości, na swoje zdolności, na swoje wyposażenie, którego tak niewiele widział, patrzył właśnie swoim wzrokiem, swoimi oczami. Natomiast anioł Boży patrzył na Gedeona innymi oczami, w inny sposób. Możesz, Gedeonie, ważne jest to, by Bóg był z tobą, a jeśli cię Bóg posyła, to osiągniesz zwycięstwo.
I Bóg tego, drodzy bracia i siostry, oczekuje od nas. Tego, byśmy Bożymi oczami patrzyli na siebie. Amen. Ja wam zapewniam, kochani bracia i siostry, że jeśli patrzymy na własne życie Bożymi oczami, to na 100% będzie nam lepiej. Lepiej się czujemy, lepiej się postrzegamy wtedy, bo my zwykle mamy taką tendencję, chociaż jest też odwrotnie, ale mamy taką tendencję do tego, by mówić, ja nie mogę, ja nie potrafię, prawda? Są ludzie, którzy mówią, ja dam radę, potrafię, ale o nich dzisiaj nie mówimy, bo raczej trzeba się modlić o takich, którzy własne mięśnie naprężają i myślą, że wiele zrobią. To, co Bóg tutaj zapewnia Gedeona, przecież ja cię wysyłam. Druga, ponieważ ja będę z tobą, ja cię wysyłam, i dlatego zwyciężysz Midiańczyków i dlatego, że ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I patrzenie na te Boże możliwości tymi Bożymi oczami prowadzi nas do zwycięstwa. Zwycięstwa, które nam gwarantuje sam Pan Bóg. I w umyśle Gedeona nastąpiła taka zupełna zmiana. On po prostu uwierzył, że to jest możliwe zdobyć czy pokonać Midiańczyków w Bożej mocy. Ale dalej czytamy, że Gedeon jeszcze raz potrzebował upewnienia, że rzeczywiście jest do tego powołany. I potem, jak wiecie, znamy runo Gedeona, wykłada runo. I Bóg mu potwierdza, Bóg daje mu dowód na to, że jest powołany. Ale Gedeon jeszcze nie był pewny. Dlatego mówię, że on chyba z 7 razy tam miał wątpliwości, się bał. Ale Bóg jeszcze raz go chce zapewnić i polecił mu, aby wszedł do obozu wroga i posłuchał. Tak, ucho naciągnij, ucho Gedeonie, naciągnij ucho, bo słuchaj tego, co oni mówią, co Midiańczycy mówią. I Gedeon poszedł, gdzieś tam się przybliżył i naciągnął ucho, wyciągnął to swoje ucho i słyszy. A Midiańczycy, ten wielki, wrogi naród, potężny naród, mówi o kim? O Gedeonie. Mówi o Gedeonie, o nim mówili. Rozmawiali o mieczu Gedeona. I Bóg w ten sposób jeszcze raz mu dał potwierdzenie, że jest powołany do tego zadania i wtedy już nabrał wiary, nabrał odwagi, wziął tam, dał dokładną instrukcję swoim wojownikom, jakie to mają czołgi zabrać. Pamiętacie, jakie czołgi mieli? Żelazne? Nawet nie żelazne, dzbany gliniane. To jest dopiero dziwna rzecz. To jest dziwny Bóg, który tak ich prowadził. Weźcie dzbany, trąby i miecze i zróbcie to, co wam nakazuje. Nie trzeba było żadnych czołgów tam o grubości iluś 2 czy 6 centymetrów blachy. Nie, dzbany gliniane. Weźcie trąby, weźcie miecze i mieli zrobić to, co im Bóg polecił. I tak odnieśli zwycięstwo. Więc Bóg mówi do tego Gedeona, po pierwsze wyjdź z tego miejsca, wyjdź z tej tłoczni, wyjdź z tego zamkniętego miejsca i działaj. Wyjdź do służby, która będzie rzeczywiście większa niż to, co ty potrafisz, ale dlatego, że idziesz w mojej mocy, dlatego, że to ja cię posyłam zwyciężyć Midiańczyków jak jednego męża. Piękne, bracia i siostry, i ten Gedeon jest dla nas przykładem, szczególnie dla tych, którzy mają często taką obawę, taką bojaźń, no ja nic nie zrobię, ja nic nie potrafię, ale Bóg powołuje do winnicy pańskiej każdego. Nasze zadanie to nie siedzieć bezczynnie, nie być bierny, ale wypatrywać i nasłuchiwać. Panie, co? Co jest moim zadaniem? Ja wiem mniej więcej, albo wiem średnio dobrze, że taka i taka jest moja rola w Królestwie Bożym, ale teraz potrzebuję szczegółowych tych kroków, poznać szczegółowe kroki. Inny przykład powołania także w Księdze Sędziów z rozdziału 13. W 11 czytamy również bardzo dziwne powołanie powołanie Jefty. Jefty, który był takim trochę rozbójnikiem. Czytamy o nim, że zebrało się przy nim sporo nicponiów i grasowali razem z nim. Prawda, że fajny przywódca narodu Izraela. Zebrało się przy nim sporo nicponiów. Ja tutaj wyrwałem fragment z kontekstu oczywiście, ale Jefta był synem kobiety wszetecznej i jego bracia go wyrzucili. Ty nie będziesz tutaj z nami pracował. Wynoś się i on poszedł gdzieś tam sobie na jakieś bezludną wyspę czy gdzieś do pustego miejsca i tam się wokół niego zgromadzili nicponie i tam możemy sobie wyobrazić takiego przywódcę nicponi i rozbójników.
a kim był Jefta. Ale Bóg uznał za stosowne, że ten właśnie Jefta będzie wybawcą. Ale nie o nim chciałbym powiedzieć, tylko o Samsonie. Samsonie w 13 rozdziale. Bo tutaj jest znowu bardzo dziwna rzecz. I tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego, Słowo Boże mówi, że objawia się Bóg jako Bóg dziwny. Właściwie anioł mówi, że on jest dziwny. Ale od początku, czytajmy dwa pierwsze wersety. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana, Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. A więc rozpoczyna się ten rozdział od takiej dziwnej rzeczy, bo czytamy o tym, że naród izraelski był w niewoli. W niewoli przez 40 lat. Ja nie wiem, w którym okresie, bo tutaj nie próbowałem tego dociec, w którym okresie Bóg przychodzi do tej żony Manoacha, do tej bezpłodnej kobiety, ale w jakimś tam okresie Bóg przychodzi i mówi do niej, że ona urodzi, do niepłodnej kobiety, że ona urodzi i urodzi syna i on będzie wybawcą. Więc możemy sobie wyobrazić, że przynajmniej 20 lat to musiało być, że 20 lat albo na początku tej niewoli, albo po 20 latach tej niewoli. W każdym razie bardzo dziwna historia, bo Księga Sędziów mówi nam o właśnie takich ludziach, których Bóg powołuje do szczególnych zadań, o których albo niewiele inni ludzie wiedzieli, albo byli to ludzie, którzy się niczym specjalnym nie wyróżniali. I myśląc o tych ludziach, o takim Jefcie, o Gedeonie, o Samsonie, o wielu innych też królach, czy też współcześnie, myśląc o niektórych ludziach, musimy powiedzieć, że Bóg wybierał takich zwykłych ludzi do niezwykłych rzeczy, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że każdy człowiek wybrany przez Boga, szczególnie lider wybrany przez Boga, to jest dar od Boga dla wspólnoty, dla Kościoła, dla tego narodu izraelskiego. I w tym rozdziale tutaj czytamy, że Bóg zamierza wyzwolić swój lud z niewoli Filistyńczyków i człowiekiem, który ma tego dokonać, tym wybawcą, który ma tego dokonać, ma być Samson. Ma być Samson. Problem jest w tym, że ten Samson jeszcze się nie narodził. Samsona jeszcze na świecie nie było. A Bóg mówi, przychodzi do kobiety niepłodnej i mówi, on wybawi ten naród z niewoli Filistynów. I to znowu jest bardzo dziwne i niezwykły cud. Możemy tutaj widzieć, że Bóg przychodzi, czy posyła anioła, przychodzi do kobiety, która jest niepłodna, która nie rodziła i zapowiada, że urodzi syna, który wybawi Izraela. Bracia i siostry, i to jest dziwne też między innymi dlatego, że tak naprawdę naród Izraela teraz potrzebował wybawienia. Oni już byli w niewoli przez jakiś czas. A Bóg mówi do kobiety niepłodnej, urodzisz syna i on wybawi. Wiecie, co można wtedy zrobić? Można się załamać. No toż Boże, jeszcze będziemy przynajmniej przez 20 lat w tej niewoli. A myśmy myśleli, że to się teraz stanie. Że to się już stanie. Dziwne jest też to, że Bóg przychodzi, czy ten anioł, Bóg posyła anioła do człowieka, który nazywa się Manoach, który pochodzi z plemienia Dan. Czytamy na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej proroctwo, które wypowiada pradziadek Jakub, wypowiada proroctwo o tym plemieniu Dana i czytamy tam tak. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Plemię Dana to było takie jedno z najbiedniejszych, jedno z najmniejszych, jedno z najsłabszych plemion. A w Księdze Objawienia w ogóle plemienia Dana nie czytamy o tym plemieniu. A więc niektórzy twierdzą, że z tego plemienia Dana jakieś tam ci najgorsi ludzie, jakiś diabeł się wywodzi. Ale to już zostawmy. Ale plemię Dana było takim słabym, skromnym, takim pogardzanym plemieniem. I to właśnie z tego plemienia Bogu upodobało się powołać swojego sługę, aby wyzwolił lud. Ale jak wiemy, w Nowym Testamencie Słowo Boże nam mówi, że to, co u świata głupiego wybrał Bóg,
aby zastydzić to, co mądre. To, co słabe, wybrał Bóg, to, co niskiego rodu, to, co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I Bóg przychodzi do takiego plemienia, do takiej rodziny, do Manoacha. Ojciec tego wybranego męża miał na imię Manoach, a to imię oznacza pokój. Pokój, fajne imię, prawda? Każdy by chciał mieć na imię pokój. Manoach. Przychodzi do męża, który nazywał się Manoach. Tylko, że ten Manoach mieszkał w Sorea. A to znaczenie tego słowa Sorea, tej miejscowości, ma także, myślę, znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że to słowo Sorea oznacza porażka, klapa, niepowodzenie, beznadziejność. Porażka. Być może ta nazwa Sorea związana jest właśnie z niechlubną przeszłością tego właśnie miejsca, tego miasta. I Manoach ma na imię tak pięknie, pokój. Ale tak jak każdy z nas nowonarodzonych ma piękne imię, prawda? Nowe imię otrzymaliśmy. Tylko co z tego? Co z tego, jeśli byśmy żyli ciągle w porażce, w niepowodzeniu, bez sukcesu, bez zwycięstwa? Co z tego, że nazywałbym się dzieckiem Bożym, jak ponoszę porażki, prawda? Jak mieszkam w tym mieście Sorea. Bo można być dzieckiem Bożym i nie chodzić w zwycięstwie, prawda? Są tacy ludzie, którzy ciągle płaczą, ciągle biadolą, ciągle się im coś nie powodzi, ciągle porażki ponoszą. Ale czy Bóg powołuje nas z myślą, byśmy potem ponosili porażki? Oczywiście, że nie. On powołał nas do zwycięstwa. I przychodzi do tego Manoacha i mówi mu o wielkich rzeczach. Mówi mu, czy przychodzi do tej kobiety niepłodnej i mówi mu o wielkich rzeczach. A Słowo Boże nam mówi, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Bogu chodzi o to, byśmy chodzili w zwycięstwie, byśmy służyli Bogu, byśmy byli zaangażowani w budowanie Królestwa Bożego i chodzili w zwycięstwie, byśmy zdobywali, tak jak Gedeon miał pobić Midianczyków, tak jak Samson miał wybawić Izraela z niewoli Filistyńczyków, tak my mamy chodzić w zwycięstwie. Chodzić w zwycięstwie i przynosić owoc naszego życia. I właśnie z takiego plemienia, z takiego miasta pochodzą rodzice Samsona. Wszyscy dobrze wiemy, że jeśli dziecko urodzi się w bogatej rodzinie, to od razu start jego jest taki super, prawda? Poślą go do lepszego przedszkola, potem go poślą do prywatnej szkoły, potem jeszcze coś tam, a potem ma nowy samochód. Wszyscy pozostali mają stare graty, a on ma nowy samochód, bo jest urodzony w szczególnej rodzinie. Ale kiedy ktoś się urodzi w takiej rodzinie, jak tutaj miał się narodzić Samson, w takiej rodzinie pogardzanej, w plemieniu pogardzanym, w rodzinie, gdzie matka jest pokazywana palcami, bo przecież w Izraelu być niepłodnym to było hańbą w tym narodzie, a więc być może palcami na nią pokazywali. I teraz miał się narodzić ten Samson. I kiedy dziecko narodzi się właśnie w takiej ubogiej rodzinie, albo też rodzinie wychowanej w biedzie, to od razu takie dziecko ma trudniej, prawda? Ma trudniej. Ale to, co jest piękne, bracia i siostry, że jakoś Pan Bóg się tym nie przejmuje. Jakoś Panu Bogu to nie przeszkadza. Jakoś to Bogu nie przeszkadza, żeby wybrać oczywiście on wybierał też innych ludzi, z bogatych, z jakichś szczególnych rodów czy rodzin. Ale Bogu to nie przeszkadza i Bóg postanawia, by nie zwracać uwagi na takie sprawy. I tutaj Bóg zaczyna działać bardzo wiele lat wcześniej, zanim ten Samson miał się narodzić, Bóg zaczyna działać. I Bóg dokonuje cudów w tej rodzinie. Najpierw czyni to, że ta kobieta ma począć i porodzić syna, a więc dokonuje ewidentnego cudu, a potem powołuje tego człowieka, tego Samsona, tego właśnie z tej ubogiej rodziny powołuje go do wypełnienia takiego wielkiego zadania. I bracia i siostry, to też dowodzi tego, że Bóg nie śpieszy się tak jak my. Bóg się nie śpieszy tak jak my. Historia, jeśli o Boga chodzi, toczy się bardzo powoli, prawda? Bardzo powoli, no bo oni teraz potrzebowali wybawienia, oni już byli w niewoli, już cierpieli, już płakali, już,
Już, Panie, przyjdź, już. Był w potrzebie Izrael. Był w niewoli u Filistynów. A Pan Bóg dopiero zapowiada, że ten ktoś, kto ma ich wybawić, się dopiero narodzi. I naprawdę to było trudne. Trudne, ale chwała Bogu za to, że my wiemy o tym, że Bóg wie, co robi. Prawda? Bóg wie, co robi. Kiedy my się modlimy do Boga, to my byśmy zawsze chcieli już odpowiedzi. Amen? Już! Panie, już! Ja już to potrzebuję. Teraz się pomodlę i teraz potrzebuję odpowiedzi. Teraz oczekuję. Dobrze jest oczekiwać, chwała Bogu, dobrze jest mieć wiarę, wyznawać Boże obietnice, wypowiadać chwałę dla Boga, ale dobrze jest też wiedzieć i mieć taką mądrość, że być może Bóg odpowie trochę później. Jedno jest pewne, bracia i siostry, Bóg odpowie w swoim czasie. Nie za późno i nie za szybko i nie za późno. Bóg wszystko, co robi, robi w swoim czasie i to robi w najlepszym czasie. Nam czasem brakuje cierpliwości, wytrwałości, nam czasem brakuje tego oczekiwania i mówimy, Panie, dlaczego? Ja już się modlę 7 lat. Ale módl się dalej. Trwaj w wierze dalej, szukaj woli Bożej dalej, przypominaj Bogu, czy zwracaj się do Boga w pokorze dalej. Bóg zawsze swój cel osiąga, Bóg zawsze zwycięża i nigdy nie przegrywa. I to jeszcze raz to podkreślę, że tutaj w tym przypadku Bóg przychodzi do miejsca, które jest naznaczone porażką, które jest naznaczone niepowodzeniem, do pogardzanego plemienia, przychodzi do kobiety niepłodnej i dokonuje takich cudów, dokonuje tak wielkich rzeczy. Ale kochani, kiedy czytamy Biblię, to się okazuje, że Bóg jest specjalistą w czynieniu rzeczy dziwnych, prawda? W ogóle to jest jakieś takie zadziwiające. Jesteśmy często tym zaskoczeni. Bo tak jak wspomniałem o tej kobiecie, która była niepłodna, hańbą w Izraelu było to, by być kobietą niepłodną. Ale przecież ile to kobiet Bóg wybrał, właśnie niepłodnych, aby z nich się narodzili niesamowici ludzie. Sara, Rebeka, Rachela, Anna i wiele innych opisanych w Biblii. To się aż wierzyć nie chce, że Bóg je wybierał. A dlaczego nie wybierał tych, które były płodne? Ja myślę, że chyba to celowo Pan Bóg robił, że chyba chciał pokazać i tamtym ludziom, i nam, że jest Bogiem rzeczy niemożliwych, że jest Bogiem dziwnym, że jest Bogiem też suwerennym. I tak właśnie postępuje z człowiekiem, względem którego ma swój wielki plan. Bracia i siostry, czasem my w naszym życiu możemy czuć się tak jak ta niepłodna kobieta. Bez owoców, bez widocznych rezultatów naszej służby, bez rezultatów w chodzeniu za Jezusem, dostrzegający ciągle swoje niemożliwości, swoje porażki, słabi, przestraszeni. Ale kiedy Bóg nas powołuje, mówi, dlatego że ja Cię posyłam, wygrasz. Dlatego że to ja Cię powołuję, zdobędziesz. Przecież ja jestem z Tobą. Przecież ja jestem z Tobą. I to, czego od nas Bóg oczekuje, kochani, to zaufania do Niego, zaufania do Boga. Zaufania nie we własne możliwości, ale zaufania w Jego możliwości. Drugie, to czego Bóg od nas oczekuje, to poddania się Jego zmianom. Jego zmianom na obraz Chrystusa, bo jeśli nawet się czujesz dzisiaj takim słabym, takim marnym, to okazuje się na podstawie Słowa Bożego, że takie osoby są dobrymi kandydatami na wypełnienie wielkiej Bożej woli. Te słabe. Te, które są wzgardzone, te, które nic nie znaczą w tym świecie, ale Bóg może powiedzieć, to ja Cię wybrałem, to ja Cię powołałem, to ja Ci dałem swoje wyposażenie i to ja Ciebie użyję. Ufaj mi, wierz. A więc zaufania Bóg od nas oczekuje. I teraz już na sam koniec chcę wspomnieć o tym Manoachu, bo ta kobieta, żona, ta niepłodna żona przychodzi do swojego męża i opowiada mu o tym. Wiecie, ja bym się spodziewał, gdyby to żona moja przyszła do mnie z taką nowiną, to bym chyba się zastanowił i powiedział, słuchaj, żono, może ci się to śniło. Ale to było coś niesamowitego. Niepłodna kobieta przychodzi do swojego męża, który wie, że jest niepłodna. Przychodzi do swojego męża i o tym mu opowiada. I co robi Manoach? Nie? A może przeczytajmy to, co ta kobieta mówi, bo to może być interesujące.
Kobiecie tej ukazał się anioł pański, czytam trzeci werset, i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża tak: przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia, tylko rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazyrejczykiem Bożym. I teraz reaguje Manoach, mąż tej kobiety. I nie zadaje różnych dziwnych pytań, nie mówi: kobieto, chyba ci się coś przywidziało, ale czytamy: wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: o Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. I wysłuchał Bóg głosu Manoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety, a ona przebywała na polu, ale jej męża nie było przy niej. I potem czytamy o tym, że ten Manoach przyszedł i tam było spotkanie, piękne spotkanie. Ale chcę zwrócić uwagę na reakcję Manoacha, na reakcję tego człowieka. On nie zadaje pytań, nie ma wątpliwości, ale on natychmiast mówi: Panie, skoro tak się ma stać, to my potrzebujemy Ciebie, Panie. My potrzebujemy Twojej mądrości, my potrzebujemy Twojej łaski, bo przecież to stanie się coś niesamowitego. Boże, jeśli ten nasz syn, który się urodzi z tej niepłodnej kobiety, ma zrobić coś takiego, to Boże, my sobie nie radzimy. My sobie na pewno nie poradzimy. Panie, potrzebujemy Ciebie. Ale z drugiej strony tutaj widać niezwykłą wiarę Manoacha. Manoach natychmiast zaczyna modlić się. Od razu modli się do Pana tymi słowy: o Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas. A więc wiara, zaufanie, że rzeczywiście Bóg przyszedł, że rzeczywiście jest to Boża prawda, to co ten anioł powiedział, że rzeczywiście to się wydarzy. Wiara, zupełne zaufanie do Boga, ale też pokorne nastawienie, pokorne serce. A więc pokorne serce w tym względzie, czy w tym zakresie, jak my mamy w związku z tym wypełnić wolę Twoją? Jakie zadanie stoi przed nami? Jak mamy wychować tego naszego chłopca? Jak go prowadzić, aby on to mógł zrobić? Jak tego nie zepsuć, Boże, tego wielkiego dzieła, którego Ty dokonałeś? Jak to, Panie, zrobić? A więc cały czas, no nie wiem, czy cały czas, ale wynika z tego jednego chociażby wersetu, że Manoachowi rozchodziło się o to, aby mieć Bożą mądrość do tego, by mogli i oni, ale także potem ten jeszcze nienarodzony Samson, aby mogli wypełnić Bożą wolę, aby mogli wypełnić zadanie, do którego Bóg ich powołał. I kochani, to równie jest bardzo potrzebne w naszym życiu. Ta pokorna postawa, to pytanie: Panie, co mam dalej robić? Do czego mnie powołałeś w tej winnicy pańskiej? Co mam robić? W jaki sposób zbierać te winne grona? W jaki sposób postępować w moim życiu? Jak być najlepszym świadectwem, Boże, dla Ciebie? A więc Manoach nie zlekceważył tego głosu anioła, nie zlekceważył tego, co żona mu mówiła, ale uwierzył i natychmiast modlił się po to, by anioł przyszedł. I odpowiedź była od razu. Anioł przyszedł, wyjaśnił, jeszcze raz mówi, o co chodzi. A potem czytamy... 17 werset mówi: potem rzekł Manoach do anioła pańskiego: jakie jest Twoje imię, abyśmy mogli Cię uczcić, gdy spełnią się Twoje słowa? Anioł pański rzekł do niego: czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. I koniec. I koniec. Ono jest dziwne. Wtedy Manoach wziął koźlątko i ofiarę z pokarmów i złożył je na skalę Panu temu, który czyni dziwne rzeczy. A Manoach i jego żona widzieli, że gdy płomień buchnął znad ołtarza ku niebu, także anioł pański wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. To też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. Bracia i siostry, podsumowanie. Bóg powołuje każdego z nas, czasem do wielkich rzeczy. Bóg jest Bogiem dziwnym. I On wybiera, On powołuje, On daje zadanie. To, co z naszej strony jest ważne, to ufać Bogu. Ja Cię posyłam,
Jeśli ja cię posyłam, to pobijesz Midiańczyków. A więc bądźmy w Bożej woli i bądźmy tak jak ten Manoach, któremu od razu zależało na tym, aby rozumieć drogę Bożą dalej. Aby te kroki, kolejne kroki, które Bóg nam chce objawiać, aby rozumieć. Czyli trwajmy w wierze, trwajmy w pokorze, w uniżeniu przed Bogiem, w zależności od Boga, ale miejmy też wiarę w to, że jestem powołany i mogę być zaangażowany, mogę przynieść owoc. Bierność, pasywność, letniość to jest coś, co Bogu się absolutnie nie podoba. Amen. Zaangażowanie, gotowość na zmiany, gotowość do podejmowania czasem nawet jakiegoś ryzyka po to, by uczcić Boga, by uwielbić Jezusa, to jest to, co Bogu przynosi chwałę. Dlatego miejmy otwarte serca, aby Pan nas prowadził w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach, może i latach, aby Pan nas prowadził, byśmy owoc dla Jego chwały przynieśli. Panie mój Boże, dziękujemy Tobie za to cudowne, wielkie powołanie. Ty nas powołałeś nie po to, byśmy jakieś błahe rzeczy tu na tej ziemi czynili. Panie, dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nam nasze życie osobiste, rodzinne, materialne, że obdarzysz nas wszystkim, co nam jest potrzebne do życia i do pobożności. Ale Panie, dzisiaj rozważamy to, do czego powołałeś nas, aby przynieść Tobie owoc, aby być użytecznymi w Królestwie Bożym, w tej winnicy Pańskiej. Objawiaj nam, Duchu Święty, te prawdy. Objawiaj nam kolejne kroki, do czego nas powołałeś. Pokazuj nam ludzi, którym mamy głosić Ewangelię. Wskazuj nam miejsca służby w naszym życiu, tak byśmy mogli być aktywnie zaangażowani, Boże, w budowanie Królestwa Twojego. Panie, ufamy Tobie, tak jak zaufał Tobie Gedeon, tak jak zaufał Tobie Manoach i też jego żona. Ufamy Tobie, Panie, że skoro nas wybrałeś, powołałeś, to też jest nad nami Twoje namaszczenie. Wyposażyłeś nas, Panie. Wyposażyłeś nas we wszystko, co nam jest potrzebne do tego, by Ciebie uwielbić i by przynieść owoc dla Twojej chwały. Amen.